Cel dzisiaj udało nam się osiągnąć, zwycięstwo w pierwszym meczu, na którym nam bardzo zależało, miało dzisiaj miejsce. Bardzo cieszy także ta druga bramka, bo premierowa Przemka Banaszaka, naszego tutaj młodzieżowca, który bardzo dobrze się wprowadził do zespołu. No cóż, my dzisiaj były fragmenty, kiedy z nieporozumień brał się chaos na boisku. Doszło też trochę nerwowości i ten mecz przez pewne fragmenty nie wyglądał tak, jak sobie to zakładaliśmy. Szkoda trochę niewykorzystanych sytuacji, które mieliśmy, szczególnie w drugiej połowie, bo one by nas wszystkich bardzo uspokoiły. A tak musieliśmy do końca radzić sobie z przeciwnikiem, który postawił nam bardzo trudne warunki tutaj dzisiaj, ale ten mecz, jak mówię, mógł wyglądać nieco inaczej, gdybyśmy byli bardziej skuteczni. Gratulacje oczywiście dla całego zespołu i nas wszystkich tutaj związanych z Chełmianką, bo bardzo nam zależało, żeby dzisiaj przede wszystkim 3 punkty były w Chełmie. Jeśli chodzi o adaptację nowych zawodników, no to proces, który trwa, no bo dzisiaj też było widać właśnie te momenty, o których w pewnym momencie tutaj mówiłem, czyli część nieporozumień powodowała, że przeciwnik dosyć sprawnie dostawał się pod naszą bramkę. Poprawimy to, będziemy wyciągać wnioski na bieżąco, a przez to będziemy silniejsi.